Witam serdecznie wszystkich uczniów, nauczycieli, zaproszonych gości, a w szczególności panią Monikę Michalik, brązową medalistkę Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Dziś przeprowadzamy sondę uliczną, z której chcemy dowiedzieć się, co ludzie z Czciela wiedzą o pani Monice. Serdecznie zapraszam. Czy zna pani panią Monikę Michalik? Znam. Skąd? Tak, znam panią Monikę Michalik. Znam, w jednym bloku mieszkamy. Znam ją od dziecka. Tak, znam. Tak, znam. Oczywiście. Tak. Tak. Oczywiście mieszka w moim sołectwie Jasieniec. Oczywiście. Co ma... wie, z czego słynie pani Monika? Z olimpiady, z zapasów. Pani Monika słynie z zapasów. Z zapasów. Z zapasów. Z zapasów. W zapasach. Z zapasów. Jak pan zareagował na wieść o medalu? Szałowo. Oglądałem oczywiście z żoną w pięknej atmosferze nad jeziorem i no naprawdę cieszyliśmy się bardzo z tego sukcesu. No coś pięknego. No, no cieszę się, no przecież nasz Czego Czciela, przecież to przecież jest najlepsza dziewczyna. No oczywiście jak każdy medal ucieszyłem się bardzo z zdobytego medalu przez reprezentanta Polski, a tym bardziej przez naszą mieszkankę. No, no byłem mile, znaczy nie zaskoczony, tylko no, czekałem kiedy zdobędzie go, tak długo był jej upragniony medal. No cieszyłem się z Czciela, no to zawsze coś innego, nie? To znaczy, jest to bardzo miłe, sympatyczne, tym bardziej, że pochodzi z naszego terenu, z Czciela. No cóż, sukces jest sukcesem. Wielkie szczęście, że taka osoba z naszej takiej małej miejscowości wygrała takie wielkie mistrzostwa, można to tak nazwać. Szczęście, tylko szczęście. Bardzo pozytywnie. Czy co pani wiedzą o pani Monice Michalik? No jak, no teraz zdobyła brąz na tym, w Rio, tak, na olimpiadzie. Była bardzo wysoko, nie wiem, postępy zrobiła straszne i należy jej się za to ten medal. Jak szanuję wszystkich ludzi. Z najlepszą zapaśniczką na świecie. Jak pani... W chwili jest zawodniczką WKS Grunwald. Czyli ma wsparcie u swoich sąsiadów. Na pewno ma. Jak się rozwijała jej kariera i tak dalej. Teraz się zwracam bezpośrednio do pani Moniki. Najpierw był Pekin 2008 rok, potem był Londyn 2012 i w końcu nadszedł Rio de Janeiro 2016 rok. Zarówno w Pekinie, jak i w Londynie nie udało się, bo odpadła pani w ćwierćfinale, ale potem był zacny turniej i letnie Igrzyska Olimpijskie w Rio de Janeiro, gdzie zdobyła pani brązowy medal. Miła dziewczyna, bardzo dobry zawodnik z niej, długie lata pracy z jej strony. No, jest bardzo dobrą zapaśniczką, zwłaszcza wtedy, kiedy wygrała te mistrzostwa, znaczy Boże, miała to trzecie miejsce na tej olimpiadzie w Rio, no i jest po prostu świetna. Jedną rzecz, tu stoi 15 dzieci w tej chwili. Od 2005 roku, może mało kto o tym wie, od 2005 roku pani Monika Michalik co roku zdobywa mistrzostwo Polski w zapasach w stylu wolnym do 63 kg. I każde dziecko może symbolizować mistrzostwo Polski. Czy chciałby pan coś przekazać pani Monice Michalik? Gratulacje i w jakiś sposób mieszkańcy Czciela są dumni, że mamy kogoś takiego, gdzieś wystąpił i coś osiągnął. Dobrze, dziękujemy bardzo. Pozdrowienia, no i czy mamy kciuki, no i myślimy, że jeszcze jedne igrzyska są i no myślę, że jeszcze to nie jest jej koniec. No, najserdeczniejsze życzenia z okazji zdobycia tego medalu. No, jak największych sukcesów jeszcze na tym polu, żeby jak najlepiej się utrzymała. Medalu brązowego na olimpiadzie to jest naprawdę duży wyczyn dla... Bardzo ją pozdrawiam. Że bardzo pozdrawiam. Że bardzo jej gratuluję. Dziękuję. Zdrowia, szczęścia, pomyślności i dalszych sukcesów. No, żeby się dalej rozwijała, żeby oczywiście teraz, jakby to powiedzieć, wspieram ją, teraz będzie walczyła w Grunwald z swoją drużyną Grunwald Poznań. No i życzę szczęścia, że wygracie. Gratulacje! 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 Gratulacje!